Hej, ja jestem Sarci. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału z gry Mass Effect Andromeda. Znajdujemy się na planecie Eladen, gdzie zostały już nam ostatnie zadania do wykonania, a zaczniemy sobie od reakcji kryzysowej. W niedawnej transmisji pomiędzy dwoma złomierzami toczyła się dyskusja na temat niedawnej katastrofy statku. Ktoś mógł ją przeżyć. My, jak pamiętacie, tę transmisję odebraliśmy przy noclegowni, gdzie byliśmy też całkiem niedawno w tej serii. No i tak się składa, że wybrałem się już w to miejsce na wschodzie, gdzie mamy ten rozbity statek zlokalizować, a więc podjedźmy jeszcze tylko tutaj. Wydaje się, że to będzie za tym wzniesieniem. Obroń ocalałych z katastrofy? Wow! Patrzcie na to. Pokonajmy tych przeciwników. Z tym akurat nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Wygląda na to, że to wszyscy. Mogę z wami pogadać? Wow, widzieliście to? Przeniknął ten statek normalnie przez ten piasek. Strasznie dziwnie to wyglądało. Kolejny granat i patrzcie! Rewelacyjna sprawa. W ogóle granaty mogę sobie ulepszyć, bo... Co się dzieje? Gliczują się te postacie. Ale mogę sobie te granaty ulepszyć, bo kolejne punkty doświadczenia mi się odblokowały. Dobra, porozmawiaj z ocalałymi. Ale na początek, kurczę, nam się pogliczowało troszkę z tym przenikaniem przez różne obiekty. W każdym razie, weźmy sobie tutaj, wejdźmy do umiejętności i omnigranat właśnie chciałem ulepszyć. Wezmę to. Zadaję celowi dodatkowe obrażenia czasowe. Niech będzie. I poczekamy, aż zdobędę kolejne punkty, żeby już maksymalnie tę umiejętność rozwinąć. A póki co, porozmawiajmy tutaj z tym pilotem. Your timing is impeccable, Pathfinder. Another minute and those scavengers might have been wearing our skins. Na szczęście w porę przybyłem. Nasty crash. Are you guys okay? Minor injuries. As long as we can get a shuttle out, we'll be fine. I don't suppose you could call for help. Of course. Sam, relay this location to the Tempest and get them to send a shuttle. Done, Pathfinder. Help is on the way. We'll just wait here till our ride comes. I don't expect we'll run into any more trouble. Thank you again. I thought we were dead. Would have been terrible to survive that crash only to be killed by scavengers. Thank you again. No dobra, czyli to zamyka sprawę tego questa. A więc zostały jeszcze dwa tylko do wykonania. Zwróćcie uwagę na dziennik. Rosnące napięcie. Szaman Kortik obawia się, że nowa tuczanka pogrąży się w wojnach klanowych, jeżeli dwóch rywalizujących ze sobą wojowników nie podda się rytuałowi jedności. Wojna między kroganami byłaby bardzo niekorzystna dla Nexusa i dla stabilności Heliosa. I tak się składa, że akurat miejsce kontynuowania tego zadania jest niedaleko też lokacji, gdzie możemy zawalczyć z architektem, co też w tym odcinku zrobię, ale jednak wolałbym zacząć jednak od tej kwestii, którą rozpoczęliśmy na nowej tuczance wśród Krogan. We're in for a fight. It's a big one. No. Zlikwiduj porzuconych. Kurczę. Nie wiem, czy on teraz będzie mnie atakował, bo jeśli nie, no to ja na razie bym sobie odjechał, ale możliwe, że będę musiał za moment z nim zawalczyć, co? Patrzcie. No dobra, no to zmiana planów. Zaczynamy od pokonania architekta w takim razie. Tyle tylko, że kurde... Dodatkowo sobie narobiłem kłopotów o tyle, że mam teraz niestety gorsze uzbrojenie.
Ja na architekta wolałbym sobie wybrać coś lepszego. No to, co mam tutaj, to nie za bardzo się spisze. No ale musimy chyba sobie radzić. W teorii mógłbym chyba wrócić do stacji przesyłowej i tam sobie wymienić uzbrojenie, ale może to mi wystarczy, kto wie. Dobra, poczekajmy. Na razie porzuconych zlikwidować, to po pierwsze. Trochę wieżyczka też pomoże. Dobra, i niszczymy przekaźniki. Dobra. Nawet nie najgorsze obrażenia. Wiadomo, że to nie jest to, co na przykład strzelba Dan, ale nie jest źle. Teraz przekaźniki głowy zniszczyć. Rewelacja, pirokombinacja to jest to. Atakujemy ile się tylko da. Co dalej? On przypadkiem nie będzie teraz odlatywał? Chyba jeszcze nie, bo wciąż nie zniszczyłem przekaźnika. No tutaj pewne jest to, że bardzo szybko idzie z tym. Dobra, atakuje cały czas ten przekaźnik. Rewelacja. Jest już zniszczony. To jest ten moment, kiedy architekt będzie odlatywał. Ja ruszam jeszcze szybko. Uzupełni sobie amunicję. I trzeba będzie właśnie podążać za architektem. Dobra, mój pojazd jest po tamtej stronie, kurczę. Chociaż w sumie... Dobra, nie wracamy do pojazdu, bo to nadal jest w tej okolicy ta walka. A więc możemy kontynuować. Okej, mamy przekaźnik, znowu atakujemy, ile się tylko da. Super, super, naprawdę zdaje ten karabin egzamin. Teraz celowanie w głowę. W sumie weźmy sobie wyrzutnię kobrę. Rewelacja. To jeszcze nie wszystko. Czekamy tutaj na odsłonięcie przekaźnika. A nie, jeszcze trzeba będzie zlikwidować porzuconych najpierw. No tak. Wszystko jasne. Tutaj ich mamy. Super. I teraz niszczymy przekaźniki. Znowu amunicja zapalająca. Jeszcze pirokombinację zrobić. Nie! Kurde, zaraz zginę w końcu. No jeszcze muszę chwilę poczekać. A nie, teraz już odlatuję, dobra. Za chwilę będę go dalej ścigać. Przydałoby się tylko uzupełnić amunicję i ewentualnie zdrowie. Tylko nie wiem, gdzie tutaj są te pojemniki. O, tu jest zdrowie akurat. Dobra, a gdzie mamy architekta? Po tamtej stronie. Amunicja też zebrana. I kontynuujemy. Kurczę, nawet nie sądziłem, że tak sprawnie pójdzie. Nawet z takim arsenałem broni. Dobra, jak tylko trasę tarczę, to od razu sobie ją uzupełniam poprzez szarże, jak zwykle. Heads open. There's our chance. Rewelacja. To jeszcze nie wszystko, oczywiście. Znowu weźmy zapalającą amunicję. Porzuceni, porzuceni. Tu ich mamy. Dobra, i zniszcz ten ostatni przekaźnik w końcu.
Dawaj, Ryder. Rewelacja, co my tutaj robimy? Almost there. Jeszcze tylko przekaźnik głowy i to będzie wszystko. Dobra. Spadamy, spadamy. Tak jest. Interface, we'll cover you. Szybciej, połącz się z architektem. Ale to już. To już będzie jego ostateczne wykończenie. Dobra. I sobie odleciał. Później jak będziemy na Tempeście, to jeszcze będziemy mogli znaleźć szczątki architekta. Sprawdźmy ten pojemnik. I proszę. Jest zadanie związane ze znalezieniem 9 rdzeni porzuconych. Też zaliczone. Więc to co wam mówiłem, jak tylko właśnie pokonamy ostatniego architekta, no bo nie sądzę, żeby były kolejne, skoro już na każdej planecie pokonaliśmy. No to wtedy właśnie wszystkie 9 rdzeni już będę miał. No i to się udało. Więc questik dla Pibi wykonany. Co ciekawe, myślałem, że będę musiał na przykład jeszcze z nią pogadać, ale wygląda na to, że quest już skończony i to by było na tyle. Tak więc sprawa ostatecznie załatwiona. Ja tutaj jeszcze mogę sobie co nieco zebrać tego kadmu ewentualnie. Po tej stronie również jest. Ale wiadomo, to nie jest aż takie istotne tutaj. Nie wiem, czy w końcu sobie uzupełniłem amunicję, ale zdecydowanie tak. No dobra, w takim razie powracamy szybko do stacji przesyłowej. Przecież mogę sobie jak najbardziej w ten sposób wrócić. No i teraz będę kontynuował to zadanie. Chyba, że jeszcze byśmy się mimo wszystko wybrali tutaj, bo przecież mamy tylko porozmawiać z dowódcą placówki na Eladen i sprawa architekta tutaj będzie też załatwiona. Więc może nie przerywajmy tego wątku, tylko właśnie od razu się wybierzmy w to miejsce. I tutaj była kobieta, która mi to zadanie zleciła. One of your people tried to enter our family quarters. You tell him if we catch him there again, he's losing a hand. If you touch my people, we have a problem. Oni już to gadali wcześniej, ale to jest właśnie ta Asari, z nią mam pogadać. Good news? The architect is pacified. It might come close, but it won't be a danger. That's a relief. Thank you, Ryder. I should get going. Be well, Pathfinder. Dla mnie to też wielka ulga i przede wszystkim satysfakcja, że kolejne zadanie w dzienniku zostało zaliczone. Pora na ostatnie, rosnące napięcie. Wejdziemy do tego rezerwatu biesów. Czyli znowu przenoszę się tutaj i stamtąd już prosta droga do naszego aktualnego celu. Aż nie mogę uwierzyć, że tak bardzo już się zbliżamy do końca tej gry. Tyle miesięcy grania za nami. Cieszę się bardzo, że zostaliście tutaj ze mną do końca. Naprawdę bardzo doceniam tę niewielką część z was, którzy oglądacie to do samego końca. Having a vet like you makes me think we have a shot at this. Reminds me of a merc group I tangle with, led by this Scott Arturian. You trying to tell me a war story? How about you just keep your head up? Fine. Forget I said anything. Tutaj najpierw ustawmy przynętę. I uwaga. Bies za moment zaatakuje. Jasny gwint. Weźmy sobie znowu amunicję zapalającą. Wieżyczka jeszcze. I lecimy. Dobra. Oho.
Jest EBS. Rzućmy granat. That's it. Shaman will handle the rest. No proszę. To rzeczywiście, zgodnie z tym, co mamy zapisane, wrócimy do szamana, porozmawiamy z nim, trzeba po prostu wybrać się z powrotem do Nowej Tuczanki. Szamana, jak zwykle, znajdziemy w tym miejscu, tak jak poprzednio. Pathfinder, you're back. I set the lure. We should be in business. Good. I already filled Varka in. I don't like it, but I won't back down from a challenge. Gren's another story. He refuses to fight with Varka. A Krogan wouldn't run away from a fight. There has to be more to this. He's a coward. Knows I'm the better warrior. Doesn't want to look bad. You want to try reasoning with him? I don't think he'll listen to an outsider, but it's worth a shot. No nie mam nic do stracenia, tak naprawdę. Porozmawiaj z Grenem. To lecimy. Did I say you could speak to me? Sprawdzałem przed chwilą, czy z Gordą mogę porozmawiać, ale niestety nie. Nadal tylko wydaje z siebie ten dziwny pomruk i to wszystko. Dobra, tutaj mamy Grena. It's Gren, isn't it? I'm the Pathfinder. There's a rite of union waiting for you. I told Kordic, and now I'm telling you. I won't do it. Varka already agreed to the rite. Don't care. I'm not fighting with that arrogant sack of rocks. Ciekawe. Help me out here, Drac. Kid, you have two choices. Charge into that arena, or listen to Varka call you a quadless coward for the rest of your life. So you're ganging up on me too? Any chance you'll just give up and leave me alone? Na szczęście obecność Draka trochę pomogła. You had to be stubborn. Now you're stuck with me. Thought so. Fine. If it gets everyone off my back, I'll perform the rite. But I don't trust Varka to fight fair. The second that fiend is dead, she'll gun for me. I need a third party to keep her in check. Someone neutral, like a Pathfinder. Me? That's right. I don't fight unless you do. What about my squad? No squad. Just you, me, and Varka. Guess I don't have much of a choice. No cóż, mam już doświadczenie z tym, to znaczy nie bezpośrednio Ryder, ale ja, jako że w trylogii Mass Effecta Shepard przecież brał udział, tyle tylko, że w rytuale przejścia, trochę inaczej się to nazywało, ale polega na czymś bardzo podobnym. Tutaj mamy rytuał jedności. Więc zawalczymy na tej arenie i pomożemy temu Kroganinowi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rozpocznij rytuał jedności. Pathfinder, turns out that fiend you lured was female. Brought two males with her. You gotta be kidding. Now this is a fight. No to będzie tym bardziej ciekawe w takim razie. I znowu nie zabrałem sobie mocniejszego wyposażenia, mocniejszej broni, ale myślę, że i tak sobie poradzę. Nie może być inaczej. Let's do this! Podstawa to amunicja zapalająca. A właśnie, i też weźmy sobie tą wyrzutnię. Chociaż kurczę, aha, nie mogę w jednym momencie korzystać z dwóch przedmiotów jednorazowych. Muszę poczekać na podładowanie. W takim razie tego biesa pokonam. A kolejnego może załatwię tamtą wyrzutnią. Chociaż i tak jestem w stanie sobie poradzić, ale to jest zawsze jakieś urozmaicenie. Wow! No, muszę się wycofać jeszcze, bo ponownie trzeba to wyekwipować. Rewelacja. Jeden strzał i od razu takiego biesa zabija. Dlatego już normalnie załatwimy tego drugiego.
Ja muszę uważać. Nie może się za bardzo do mnie zbliżać. Bo wiemy, jak to się fatalnie potrafi kończyć. No, przydałoby się uzupełnić amunicję, szczerze mówiąc. Jest po tej stronie. Dobra. To już będzie tylko formalność, słuchajcie. To było niesamowicie efektowne. Porozmawiaj z Warką i Grenem. To pogadajmy. Nie muszę na nich chyba czekać. Three fiends. They'll be talking about this for years. You're a tough one, Varka. Couple of those bites should have killed you. Almost did. Your quick shooting saved my hide. Yeah, well. Was that a compliment I heard? Don't look so smug. You're pretty impressive yourself, Pathfinder. Too bad you're not Krogan. You'd make a good warlord. Warlord Ryder does have a nice ring to it. Ha ha! Spoken like a Krogan. No proszę, jeszcze jakoś przekonali się do siebie ostatecznie. Poszło bardzo łatwo. Ten rytuał jedności w porównaniu do rytuału przejścia z trylogii to był pikuś tak naprawdę. Tam walczyliśmy naprawdę z potężnym przeciwnikiem, a tutaj trzy biesy momentalnie zostały pokonane. Mamy tutaj jeszcze jakieś nowe wiadomości, które mogę wam pokazać, nowe oferty. Możecie sobie poczytać, ale jeśli chodzi o zadania, to by było już absolutnie wszystko. Widzicie, sojusznice i związki, a także zadania w Helejosie są wyszarzone, bo mamy wszystkie zaliczone. No jeśli chodzi o zadania dodatkowe, to pozostały mi już tylko i wyłącznie te, które nie są w żaden sposób oznaczone na mapie. Plus jeszcze czekamy na wolny termin na wywiad z Kerry, ale to najwyraźniej muszę zrobić misję fabularną. Więc wygląda na to, że w następnym odcinku właśnie taką misją fabularną się zajmę. Jeszcze tylko zobaczmy sobie tutaj na leksykon, bo coś nowego mamy. O, rdzeń danych porzuconych. Artefakt, który Pibi znalazła w krypcie na Eos, zdaje się być nośnikiem danych porzuconych. Pibi nazwała to urządzenie rdzeniem danych itd., itd. Pibi uważa, że gromadzenie całej wiedzy wyniesionej z badań nad kolekcją rdzeni danych może pomóc w stworzeniu technologii podobnej do porzuconych. I to by było tutaj chyba wszystko. Tak więc dobra, ja jeszcze powrócę na Tempesta, sprawdzimy szczątki architekta i chcę też sprawdzić, czy można zrobić jeszcze coś więcej. Sprawdziłem, że niestety nie możemy tutaj z nikim pogadać, to znaczy nie ma żadnych nowych tematów do rozmów, ale za to możemy podsłuchać niektóre rozmowy i zaraz to zrobię. Tylko tutaj jeszcze chciałem odebrać parę nagród z tych kapsuł kriogenicznych, no bo czemu by nie? I tutaj możemy sobie na przykład przejść i posłuchać, czy coś pogadają nasi towarzysze. No, a flush beats a straight. And a flush is all the same color. Same suit. So, not the same color. Cards with the same suit are the same color. Ah. He still doesn't get it. Nope. Okej, okay, wygląda na to, że Jal uczy się gry w karty. Tak jak już jednak wcześniej sprawdzałem, nie można z nim samym pogadać na jakiś nowy temat, ale tutaj jeszcze mamy Lexi i Corey na przykład. I do get peace and quiet, that's why I'm here. Your heart rate and stress hormones say otherwise. You need downtime. Dealing with tough stuff is my job, Doc. And these are your off hours. Take them off. No i też już dawno nie sprawdzałem tablicy informacyjnej załogi, a tak się składa, że mamy tutaj nowe wpisy. Spotykaliśmy się na Nexusie i zawsze było miło i ciekawie. Przynieście własne teksty do analizy albo przyjdźcie po prostu posłuchać dyskusji. Zapisujcie się poniżej, żeby dla wszystkich starczyło kawy. Jal i Kalo się wpisali. Spotkanie w sprawie porównawczych badań religijnych. Okej. Okay. Paskudny sweter znaleziony. Znalazłem go przy pralni. Serio? To wygląda, jakby jakaś kolorowanka miała koszmar senny.
Czy ktoś mógłby to ode mnie zabrać, PB? Angarskie słowo dnia, Vesagara. Dosłownie wykorzeniony lud. Pejoratywne określenie przybyszów z drogi mlecznej. I komentarze Liama, nie jest źle, jakby ktoś cedził przez zęby. Jal, określenia używają głównie rołkarze, mówiąc szczerze, nie da się być bardziej wykorzenionym, kiedy jest się w obcej galaktyce. A Subi z kolei pyta, w jaki sposób akcentuje się to słowo. I najwyraźniej nie doczekała się do tej pory odpowiedzi. Patrzyłem też, czy z samym można było pogadać na jakiś nowy temat, ale niczego takiego nowego nie ma, więc jedyne co mi tutaj pozostaje, to tylko otworzyć sobie mapę galaktyki i zbadać jeszcze szczątki architekta. A nie, czekajcie, bo ja to muszę mieć tutaj otwarte cały czas, to znaczy właśnie planetę Eladen. I tutaj mamy dodatkowo. Tracking a remnant architect. Proszę bardzo. Dyrektywy tego architekta porzuconych zostały przerwane. Obecnie pozostaje w trybie czuwania, uwięziony na orbicie swojej rodzimej planety Eladen. Z tej perspektywy oczywistym jest, że ekstremalnie wysoka temperatura panująca na planecie rozpoczęła proces degradacji, czytaj smażenia, kluczowych systemów. Wiele spośród nich zdaje się zgłaszać błędny status wszystko w normie. Pozyskano dane badawcze porzuconych. No dobra, więc to by było na tyle, słuchajcie. Na koniec powróciłem jeszcze na planetę Aja, bo już od dłuższego czasu chciałem się tutaj ponownie udać, dlatego że jest kilku angarów, i nie tylko zresztą, z którymi moglibyśmy porozmawiać. Najpierw wejdźmy tutaj. I'm too old to be chosen for the Vesal. Besides, my place is here. I think you'd like Vault. It's beautiful. The Ket are everywhere. Then perhaps of our own. I'd be better off among the criminals of Kadara. Obok jest pomieszczenie, gdzie często pani ambasador rozmawia z dyrektorem Tanem. I read through your reports. How long till the Angara allow civilian visitors? I'm working on it. For now, all visits to Aya must have an official purpose. We'll discuss this later. Ja już wcześniej sprawdzałem, że tutaj akurat nie możemy pogadać na żadne nowe tematy. Ale za to już w tym pomieszczeniu jak najbardziej, więc chciałem to sobie jeszcze nadrobić. I received a briefing on your confrontation with the Rokar leader. Your handling of Aksul was flawless. Better than I could have hoped. Flawless might be too strong a word. Just ask Jal. He's alive. He'll heal. And I have it on good authority he's proud of you. In a very real sense. You crushed the Rokar movement by not firing a shot. I can point to this example if anyone questions our alliance again. Thank you, Pathfinder. No i proszę, nasze zadanie z Aksulem zostało ocenione pozytywnie. Thanks for your time. Ishare, Pathfinder. Spróbuję jeszcze wypytać o coś. I met your Nexus ambassador. I find her practical and respectful. She'll fit in well. What can I do for you? Thank. I tak aż do skutku, aż nie zaczną się tematy powtarzać. What can I do for you? Thanks for your time. Ishare. Dobra, wygląda na to, że to będzie wszystko, więc tutaj akurat nie za wiele tego. Mamy jeszcze konsolę. Czy tutaj jest coś nowego? Proponowana poprawka do statutu. Możecie sobie zatrzymać i poczytać. Kolejna sprawa, jaką chciałem zrobić, to wybrać się tutaj, w okolice kwatery głównej Ruchu Oporu, dlatego że tam możemy porozmawiać na przykład z Efrą na temat ostatnich wydarzeń. Oprócz tego pójdziemy również do archiwum historycznego, gdzie możemy spotkać Moushai Sefę. Ona też powinna mieć jakieś komentarze. Więc myślę, że warto jak najbardziej to sobie sprawdzić. Tutaj jest Efra. I'm sorry. They're using a different encryption on this message. I can't make anything of it. Then set it aside and go back to the other batch I gave you. Yes, Efra. Am I reading Jal's report correctly? You stood and watched the Rokar's leader shoot him?
What was your plan if Aksu killed my best soldier? Efra jak zwykle szuka dziury w całym. Jarl had the situation under control. I trusted him. Still a big risk. What do you need? I'll let you get back to it. Zobaczmy, czy coś jeszcze ma do powiedzenia. Pathfinder, next time you're on Kadara Port, I need a favor. The contact who helped us find Venterev hasn't checked in. He's overdue. Your contact went up against Sloane Kelly and lost. He's in hiding. You knew and didn't tell me? That outlaw's become a real problem. What do you need? Ciekawostka. Coś na temat Reyesa było. I'll let you get back to... Our chief Vonaron filed a formal complaint. Said your people were taking our satellites. I took responsibility for that. It won't happen again. I believe you. Even if the Vonaron doesn't. What do you need? I'll let you get back to... I expect you to take good care of Jarl out there. I will. I'm sure he'll return the favor. Don't worry about him. You saved the Moshi. That earned his loyalty. Still wrapping my head around what you found at the Ket facility. That exultation. It must be hard for you, realizing what the Ket soldiers are. Doesn't change what we have to do. It's war. What do you need? I'll let you get back to... Jarl tells me you raided the Archon's flagship. Saved one of your arcs. Not bad, Pathfinder. What matters is that we've proven the enemy is vulnerable. We can win this. You're fighting a war or running for office. What do you need? I'll let you get back to... Jak nas kurde podsumował. Jarl tells me you raided the Archon's flagship. Saved one of your arcs. Not bad, Pathfinder. Okej, okay, to już się powtarza, ale przy okazji możemy sprawdzić drugą opcję. Was that a compliment? I might have to sit down. Do it somewhere else. What do you need? To rzeczywiście rzadkość usłyszeć coś pozytywnego od Efry. I'll let you get back to it. Dobra, więc tutaj to będzie najwyraźniej wszystko, jeśli o niego chodzi. Chyba, że ty jeszcze masz coś do powiedzenia. Pathfinder, I could use your insight into Ket psychology. I'm no expert, but I'll try. When our operations attract too much attention, we withdraw a team into space and make sure the enemy can follow. We want them to chase us, divide their forces. They've always taken the bait. Lately, they just watch us go. Not even a token pursuit. I can't understand why. A to też już on kiedyś pytał o coś podobnego, tylko że chyba teraz nowa kwestia wyszła. They're turning the tables, encouraging you to chase them. Then we'll find a way to hit them where they won't expect it. It's good to talk things through with an someone who understands. Thank you. Dobra. Tutaj jeśli chodzi o prastarą WI, to nie ma żadnych nowych kwestii. Dlatego jeszcze udajmy się na koniec do Moshi, a ona jest właśnie w archiwum historycznym. Czyli tutaj trzeba udać się w lewo. To są takie najważniejsze postacie, które zawsze mogą coś nowego właśnie powiedzieć po jakichś wydarzeniach nie tylko fabularnych, ale też po misjach pobocznych. You did it. Infiltrated the Archon's vessel and returned victorious. And saved one of our lost colony ships from the Ket. You're getting a taste of the war we fought for decades. With the relic in your possession, you'll be able to find Meridian and answers. I envy you. Thank you, Moshi. Ishare. Może jeszcze coś? Thank you for freeing Venterev at Kadara. I'm told you saved him from execution. What will you do with him? Are there prisons here? Efra wanted to punish him. I suggested Ven help tend Aya's gardens. He spent too long surrounded by death. He needs to reconnect with life. No i tak się składa, że Venterewa już spotkaliśmy swego czasu i z nim gadaliśmy właśnie przy tych ogrodach. Thank you, Moshi. Jarl told me about your confrontation with Aksul. I'm grateful no one was killed. Aksul got off easy, but Jarl has one hell of a scar. He bears it proudly, for me.
The Rokar have been exposed for what they really are. Uxul's faithful are pariahs, like him. I might finally have a chance to reach him, reason with him. Thank you for that. Ale kurczę, jak bardzo odmienne jest zdanie Moshai na te same tematy w porównaniu do Efry. Thank you, Moshai. You continue to surprise me, Pathfinder. Returning Vold's ancient AI, a priceless treasure. The Initiative wouldn't be here without AIs. They're useful. Usually. This one will need special care. Hard to believe an algorithm can experience emotional pain. Its loneliness is real. Rehabilitating the AI is a priority, but we have other concerns. You need something. Thank you. Na razie nie za bardzo ta WI się przydała, ale może jeszcze się to zmieni. Pavoa, Pathfinder. I've been considering that I'm at an age where I must look for someone to replace me. With your aid, our museum curator made an extraordinary discovery. I've always respected Avela, but I may have underestimated her. You've helped us both. Z Avelą już rozmawialiśmy, wykonywaliśmy dla niej zadanie, sprawdzałem też, czy jest u niej coś nowego, ale nie. Thank you, Moshai. Ishare. Całkiem sporo tych kwestii tutaj. Thank you for helping Avela. I've never seen her so excited about her work. Thank you, Moshai. Czy to znaczy, że powoli się będą te kwestie powtarzać? I heard you met my old colleague Danfra. Good scientist, unpleasant person. She shouldn't have tried to scan you without your consent. Thank you for indulging her rudeness. She's been reprimanded for her behavior. Okej, dobrze wiedzieć. Thank you, Moshai. Prawie, że każdą osobę tutaj Moshai omawia. You have questions. Ask them. Dobra, to chyba będzie wszystko. Thank you, Moshai. Ostatnie sprawdzenie. You have questions. Ask them. W takim razie podziękujemy za wszelkie informacje. Tutaj te datapady już badaliśmy wiele odcinków temu. Więc ja w tym momencie się z wami pożegnam. To są wszystkie zaległości, jakie chciałem nadrobić przed tym, zanim zabiorę się za kolejną misję fabularną, więc właśnie zadaniem bodajże podróż do Meridianu zajmiemy się od następnego odcinka. Tak więc oczekujcie, jeśli ten film wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia następnym razem.